Witam Państwa serdecznie. Z tej strony Rybka. Jak widzicie, Molinezje zielone się okociły. Tam, co widzicie w oddali, to skądś się tutaj mi gupik malutki gdzieś skądś znalazł, ale tu widzicie Molinezję. Rano właśnie szła do przedszkola wnuczka i powiedziała: dziadek, rybka choruje. Ja zaglądam, a samica siedzi za gąbką i się koci. Słuchajcie, miałem odłożyć wczoraj tą samiczkę, ale tak to jest, jak się mówi, i jeszcze zawczas, a już mi to nie pasowało, bo była niespokojna, kręciła się. Także raz, dwa wziąłem moczarkę z dużego akwarium, włożyłem do kostki na wierzch. No tu na dole rybki też są pochowane, pływają, bo widziałem tego samca jednego. Odłożyłem na razie do tamtego akwarium. Oczywiście będę robił trzy te akwaria, co mówiłem. I będziemy pomalutku działać, ale fajnie, że się wykociła. Co przeżyje, to przeżyło. Postanowiłem nic tutaj nie łapać. Moczarkę wyjąłem z akwarium, z dużego rzuciłem po prostu na taflę. Jak widzicie, tu są młodziutkie, żyją. Zobaczymy, ile przeżyje. No ale tutaj już powiedziałem, że nie popuszczę. Samice kotną dałem, też się dzisiaj zachowywała niespokojnie. Tamta właśnie się wykociła, co jest za kotnikiem. Tu miałem dwa kotniki, rozumiecie, po prostu takie małe kotniki, ale kupiłem duży kotnik, żeby tej rybie było wygodnie. Ten kotnik jest na przegródkę na dwie rybki. No ale ona teraz się stresuje. No zobaczymy, jak się koci, będzie się kociła, to nagram. Ta właśnie Molinezja się okociła w nocy, tam co konie tej samiec pływa. Tu jeden właśnie akwarysty w komentarzu mi napisał, że żeby odłożyć tego jednego samca. Już to wiedziałem, jak nagrywałem poprzedni filmik, że ten dominuje bardziej, ale tak to właśnie wygląda. Teraz już wolę zawczasu dać. Mam nadzieję, że dzisiaj lub jutro się ta rybka wykoci. A tu naprawdę jest fajnie, dużo tych rybek Molinezji. Także super to wygląda. Rano nagrałem tylko takie ujęcia. Zmontuję i Państwu do tego filmiku będzie przyłączony te ranne nagrania. Także tutaj pływają ich, było koło mnóstwo, jak sami widzicie. No samiczka po wykoceniu oczywiście cały czas była gdzieś rano schowana. Ja tak przypuszczam, że ona się jeszcze kociła, także światło było cały czas wyłączone. Dopiero o 4:00, ten film dzisiaj nagrywam, o 4:00 po południu, a rano tylko ujęcia złapałem właśnie z tych młodych, malutkich rybeczek. O, tu Państwu pokażę, zaraz gdzie ona jest tutaj. O, jest, pływają sobie pięknie, słonko odbija. No i tak to wszystko wygląda. Super. Chcę tutaj czystą linię zielonych Molinezji tylko mieć. Oczywiście samiczkę będę musiał się jeszcze z kimś dogadać. Samiczkę będę chciał jakąś dokupić właśnie zieloną, żeby zmieszać. Bynajmniej z dwie samiczki. Ale to jeszcze pogadam z jedną osobą, to może coś wypali z tego.
Może tak pokażę, może z dołu będziecie widzieć, gdzieś jakaś wypłynie. Ale jeszcze raz Państwu pokażę, że maluszki są. Są maluszki, aby tylko się chowały. Pokarm kupiony dla nich. Także jak Państwo widzą, nagrywam z bardzo bliska i powiem Wam szczerze, że nie interesują się ten samiec i samica młodymi. Może coś tam ich zjadła, jak kociła się, ale nie interesują się. Mam nadzieję, że się coś uchowa. Nie będę już tego akwarium nic wyłapywał. Jedynie chyba tego głupika, co tylko na razie nie chcę ich tutaj stresować, niech podrosną. Niech się chowają. Mają tu dużo kryjówek, te ryby, bo dużo kryjówek im porobiłem. Za gąbki, do korzenia mogą wpływać w różne rośliny, także mam nadzieję, że będzie ok. Jak w dużym akwarium uchowały mi się trzy czarne molinezje młode, to jak tam są skalary, to i uchowają się te, a tu ryb nie ma, tylko są kiryski, cztery, krewetki, no i oczywiście jedna samiczka w kotniku, no i samiec teraz pływa z samicą, która się wykociła i pokazuję Państwu ten duży akwarium.
Tak na szybciora pokazuję Państwu jeszcze ten akwarium. Samczyk tu pływa, żeby nie było, że go nie ma, nic mu się tu nie dzieje, ale on będzie gdzie indziej. Tutaj doszły mi dwie takie roślinki. Tu jedną posadziłem, tu drugą. A zamiast moczarki teraz dałem tam do tyłu tą roślinę. Ja zapomniałem, jak się te rośliny nazywają. Nie znam się na roślinach. Także jeszcze z daleka. Tak to wszystko wygląda. I oczywiście do następnego filmiku z tej strony Rybka. Trzymajcie się zdrowo. Jak będzie nowy narybek, znowu nagram filmik, wam pokażę. Także pozdrawiam. Cześć.